Zapraszam Państwa gorąco na otwarcie naszej wielkiej restauracji gruzińskiej i gruziańskiej i perypetie Łukasza i Kati oczywiście. Wydaje mi się, że to uczucie pomiędzy Katią a Łukaszem cały czas rośnie. Coraz bardziej dążą do tego, żeby się do siebie zbliżyć. Wstydzioszki dwa po prostu i gdzieś tam uciekają przed sobą jeszcze, ale myślę, że ta relacja już jest na takim naprawdę wysokim levelu. Miejmy to już za sobą. Bo ja jestem... Poczekaj, wyłącz. Chyba trafił swój na swego. Oni bardzo dobrze, myślę, się dogadują i w swojej przewrotności, i przebiegłości, i sprycie, ale też w takiej cudownej energii, jaką no, mamy wszyscy młodzi ludzie. Sorry, że to trwało. Łukasz coraz bardziej wdrażany jest w tradycję i kulturę gruzińską. Dobrze się w tym odnajduje, uczestniczy w wielkim otwarciu, które okazuje się sukcesem. Kłaniam się. No, Otar jest fantastyczny. Fantastycznie się współpracuje z taką osobą, z człowiekiem, z taką kulturą osobistą. Coś wspaniałego. Jest to temperament wybuchowy, ale też jest to człowiek bardzo dobry, kochający swoją córkę. Tutaj nie da się ukryć, że, no, że Łukasz też musi tutaj powalczyć o względy ojca, to znaczy Otara. No bo bez tego związek z Katią nie ma raczej żadnych szans. Pojawia się młody dżentelmen, który chce adorować moje córeczkę, ale serce ojca niepokoi i łatwo nie będzie. No to musi być jakiś dystans albo tam, jakieś tam rozpoznawanie. Jestem z klanu Mostowiaków. Każdy ojciec sprawdza swojego przyszłego zięcia. Otar jest takim wymagającym człowiekiem, więc myślę, że będzie długo egzaminował Łukasza. A jakiś zawód pan ma? Łukasz naprawdę robi wszystko, żeby przywrócić swoje życie do normalności. Na razie nie chcę w to mieszać Kati, no ale zobaczymy, jak długo mu się to uda utrzymać w tajemnicy. Prędzej czy później kłamstwa muszą wyjść na jaw. Jesteś jakiś inny, smutniejszy? Z miłością różnie bywa, także są wzloty i upadki. Ja im oczywiście życzę samych wzlotów, ale chyba byłoby za kolorowo. Dostałem od życia ostatnio nieźle po dupie. I im było gorzej, tym częściej myślałem o tobie i wtedy od razu było mi lepiej. Całe szczęście istnieje coś takiego jak miłość, które wbrew wszystkim przeciwnościom jest w stanie jakoś to wszystko poukładać i wybaczyć. No. Miejmy taką nadzieję. Do widzenia. Łukaszu, uważaj, przyjacielu. Tata czuwa.